Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku, trzecim już z Agrara 2011. I zgodnie z wszelkim harmonogramem prac w polu, po nawiezieniu następuje czas siewu. I siejemy sobie. Ja już ogarnąłem ziarno i tak dalej. I jest to pszenica. Pszenica, która mi się najbardziej obecnie opłaca, bo stawiam na hodowlę. I ta pszenica jest bardzo wydajna i korzystna. Rozbudowałem sobie przy okazji garaż na maksa, bo chciałem, żeby mi się siewnik zmieścił, ale niestety i tak musiałem musiałem i tak inną rzecz wyprowadzać, bo nie chciał się ten siewnik zmieścić, więc trochę kasę po to wyrzuciłem. No ale może z czasem się to przyda. Okej, siejemy. I może tak, może co by tu powiedzieć, myślę sobie. Jak pewnie zauważyliście, to jest pierwszy odcinek po zmianach. Przy Agrarze też sobie chętnie z wami pogadam trochę. Pierwszy odcinek po zmianach na moim kanale. Mianowicie nowy awatar, nowe tło. Na Facebooku zresztą to samo. Po prostu dogadałem się z moim znajomym grafikiem. Ups, coś tu nie pykło. Z moim znajomym grafikiem, który mi ogarnął takie rzeczy i naprawdę jest super grafikiem. Grafikiem, który nie robi przesadnych rzeczy, a robi to ładnie, ciekawie i tak dalej. Jeśli wam się podoba, jeśli chcielibyście jakiś kontakt do niego, coś tam od niego chcielibyście i tak dalej, to piszcie do mnie w komentarzach, bądź na Facebooku, bądź na maila araulenplay@gmail.com. Ja to zakultywować powinienem jeszcze, ale na szczęście się to już kultywuje z automatu. Ups. Podam wam kontakt do niego. Bo nie ma on żadnego kanału na YouTube, ani nic w tym stylu. Po prostu tak robi grafikę raczej sam dla siebie, bo to sprawia fun. I jeśli po prostu byście chcieli jakiś kontakt do niego, to śmiało do mnie piszcie, ja was pokieruję tam, gdzie trzeba. I mam nadzieję, że wam coś się spodoba. Grafiki są proste, ale według nas efektowne. Ładnie się prezentują. Wyglądają nowocześnie, bez przesady żadnej. Jest ok. Mi się podoba, mam nadzieję, że wam też się spodoba. I teraz tak, co do mojego wyjazdu jeszcze. Na 90% wyjeżdżam w niedzielę. To jest 13 lipca. Tak, 13. Nie, 6 lipca. Przesadziłem troszeczkę. To jest 6 lipca. Najprawdopodobniej wyjeżdżam, bo ładne pogody się zapowiadają. Nie wiem jeszcze, jak z odcinkami będzie. Postaram się nagrać coś na zapas, wam wrzucić. A jeśli nie, to trudno. Będziecie musieli jakoś sobie poradzić. Mam nadzieję, że nie no life'icie też przy kompie cały czas wakacje. Bo to nie miałoby sensu, zwłaszcza, że są całkiem ładne pogody. W każdym razie najprawdopodobniej właśnie wyjeżdżam i coś tam wam się postaram zarzucić. Mamy też nagrane parę odcinków farminga na multi. Zawczasu, także też coś się ogarnie, może BFA trójeczkę jeszcze zmontuję, bo tam mam zaległe troszkę. Zobaczymy. Coś tam postaram się wam wrzucić na tym moim niesamowitym internecie, żebyście mogli coś w nudę pooglądać. I to by było na tyle chyba z takich spraw organizacyjnych.
Chyba tak. Więc przejdźmy do samej gry. Widzę, że naprawdę wam się ta seria spodobała. W sumie mnie też, więc chętnie często będę The Agrara nagrywał, bo naprawdę gra w niego jest mega przyjemna. Powrót do starych czasów, kiedy to myślałem, że wreszcie LS będzie miał solidnego konkurenta i tak dalej. No i w sumie to tak było, tylko Agrara zniszczyły te błędy i ta optymalizacja. Niestety, ale piękna grafika. Do tej pory mi się wydaje, że najładniejszy symulator. I ma mega klimat ta gra. Te Alpy. Śliczne według mnie. Okej. A włączymy dla szpanu koguty, które też tutaj ślicznie wyglądają. Opuść. Mamy ładnie, przejrzyście, nie ma mgły. Jest spoczko, trochę za wcześnie ruszyłem. Ale to się poprawi jeszcze poprzecznie i będzie spoczko. Jest pszeniczka, what? Jest pszenica w każdym razie i nadchodzą żniwa i obawiam się tych żniw troszeczkę, bo z tego co wiem, Agrar lubiał nieźle ściąć komputer przy żniwach, bo było to nieźle napakowane. Więc możliwe, że niestety trzeba będzie troszkę ściąć detale. Ale myślę, że tego nie zauważycie, mój potworek daje radę. I w zasadzie mamy już... Ups! Kurczę, mam nadzieję, że tutaj te uprawy wybrane, mam nadzieję, że jak kupię te pola, to będę mógł coś innego zasiać, a nie pszenicę, bo byłby fail. Mam nadzieję, że będzie ok. Okej. To siejemy dalej sobie i kurczę, jestem totalnie jakoś bez jakiejś gadaniny na dzisiaj, kurczę, przygotowany, jadę totalnie na spontana, bo chcę coś nagrać, spieszyć się z tymi odcinkami i tak dalej, bo z wiadomych powodów właśnie. A w dzień kompletnie nie mam czasu, bo wiecie, są wakacje, trochę spędzam je poza domem, trochę jakieś tam prace na podwórku, trochę tam inne prace nad tajnym projektem, którego w zasadzie nazwę spostrzegawczy mogą już znaleźć na moim kanale, na banerze dokładniej, w chmurze tagów po prawej stronie, więc szperajcie sobie, pewnie niektórzy z was zauważą, co to takiego jest, ale jest to lekko ukryte, żeby nie było za łatwo. Stój! Jako ukryte, żeby nie było za łatwo, ale myślę, że spostrzegawszy tak czy tak to znajdą. I ten tajny projekt dokładnie na Gamescomie zostanie pokazany pod koniec sierpnia. Doskonale też widać, z czym jestem związany, z jakimi firmami i tak dalej. Więc troszkę odkrywam wam karty w sprawie mojego tajemniczego Projektu X, można tak powiedzieć. Ale to tylko szczątkowe informacje, które zostaną jakby potwierdzone, zaprezentowane na Gamescomie. Nie będę mówił szczegółów, nie będę mówił co to dokładnie, w jakiej formie, jak wygląda i tak dalej. Na kanale czegoś możecie się spodziewać w okolicach końca września. Pewnie tak, nie prędzej, bo to wszystko jest jeszcze wymaga czasu i tak dalej niestety. I mamy już ponad 50% i zaraz to zasiejemy. Wiem, że niektórzy tam ktoś tam pisał, żebym robił dłuższe odcinki. I w sumie czasami mógłbym nagrać jakiś dłuższy odcinek, trzepnąć sobie bez skojarzeń. Ale to jak będę miał czas, bo ostatnio z tym czasem mam ciężko, nagrywam tylko wieczorami z napiętym grafikiem, więc postaram się coś machnąć, zwłaszcza z Agrara 11, tak dosiąść konkretnie i nawet z godzinkę nagrać i pociąć. Postaram się, w każdym razie na pewno nie teraz niestety, bo
wymagam, to wszystko wymaga czasu ode mnie, którego niestety nie mam. Podejrzewam, że jak już wrócę, to tego czasu będę miał więcej, żeby dosiąść i coś tam dłuższego zrobić. Okej, okay, mamy już 60% zasiewu praktycznie. I zaraz nam braknie pszenicy w siewniku, więc trzeba będzie jechać napełnić. W ogóle tutaj niby były płaskie tekstury, ale wydaje mi się, że chyba najlepsze tekstury jeszcze spośród tych wszelakich symulatorów rolniczych. Co prawda nie ma tutaj tej pełnej dynamiki jak na przykład w SF-ie 14 bądź w farmingu na modach, ale całkiem ładnie to wygląda i fajnie, no już mogę, fajnie te odsiewnika prążki wyglądają tak realistycznie całkiem, więc jest ładnie, nie jest źle, jest spoczko. Aż sobie machnę trochę widok w kabinie i mam strasznie rozmyty obraz, bo mam rozmycie ustawione i to brzydko wygląda niestety w środku, natomiast na zewnątrz całkiem ładnie, więc to sobie zostawię. Szkoda, że w środku to jest skopane deczka. Okej, okay, jedź. Jeszcze 30%. Okej, okay, jeszcze. W sumie to mogliśmy pracownika tu wysłać, a my moglibyśmy robić coś innego, ale trochę się pobawimy z siewem. I to nie jest niestety ten największy siewnik, nawet nie pamiętam jego nazwy, to jest Lolasem, tak? To jest 15, to jest 30, bądź coś koło tego, niestety nie odlokowałem go jeszcze i czekam powoli na odlokowanie. I wtedy będziemy mogli koksić na tych dużych polach. Na razie ten na te małe pola na styk tak jeszcze starcza. I szczerze mówiąc boję się, że mi... Ups, nie wybrano ziarna. Jedziemy napełnić. I ciśniemy przez pole, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Kaj garaż, tam jest garaż, okej. Okay. Napełnimy raz, dwa. I zasiejemy, dokończymy siać. Jak to się ogarniało? Tutaj trzeba chyba wjechać. Napełni narzędzie, kół, pszenica, ok. Ok. I wracamy dokończyć siać. Tak, to wracamy dokończyć siać. I strasznie dziwi, i ktoś mi się na Steamie dobija. Najprawdopodobniej Husiek już tam chce nagrywać, bo będziemy jeszcze nagrywać farmingę na multi. Ale kręćki, zapomniałem obciążnik dopakować mu i troszkę driftuje. Okej, weźmiemy teraz z tej strony, rozłożymy go i damy tył w dół i ciśniemy dalej. Idziemy dalej, kończymy to siać. Dużo nie zostało. Okej, okay, kobuciki sobie pięknie chodzą. I co wy na to, żeby zaszaleć, skoro mamy hajs? O kurczę, to będę musiał jechać teraz. A, zlamiłem. To jest kultywator. No nic, nie będę znowu jechał. Trochę tu zostanie. Co wy myślicie o kupieniu wszystkich możliwych pól, jakie się da, i obrabianiu tego za pomocą pracowników? Tak troszkę burżuazyjnie, ale mamy pieniążki, moglibyśmy tak zaszaleć. Jeśli byście takie coś chcieli, piszcie w komentarzach, czy takie coś chcecie. Czy wam odpowiada taka odrobinka burżuazji? Okej, okay, mamy już ostatni przejazd i szczerze mówiąc ogarniemy to już bez poprzecznego siewu, bo chcę to już skończyć, a później sobie na spokojnie to z boku posieję, popoprawiam i tak dalej, żeby po prostu
wszystko było pięknie zasiane i sobie rosło. I w następnym odcinku będziemy kosić i postaram się już wtedy mieć więcej czasu, to od razu to zbelujemy i zwieziemy. W tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Damy tutaj na czoło Klasa pięknie zabrudzonego, Klas Action. Aż jeszcze walnę, kurczę. Z której strony walnę screenshota? Wyjdę. Walniemy screenshota. Okej. Pyk. Okej, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, co naprawdę motywuje do dalszej pracy, jeszcze robienia ciekawszych filmów i tak dalej. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje, to i uważasz, że wkładam dużo czasu, pracy, serca w to, co robię, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, co też motywuje do dalszego działania i wiem, że ktoś to ogląda i komuś na tym zależy. Więc to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!